i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Nasze myśli i serca biegną dziś w stronę tej, która jest naszą najlepszą matką, oblubienicą Ducha Świętego, a którą od wieków nazywamy naszą królową. To Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał nasz kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając ją za królową Polski. Dzisiaj czcimy też 228. rocznicę Konstytucji 3 maja. To właśnie w ten dzień Ojciec Święty, Święty Jan 23, ogłosił Najświętszą Marię Panną Królową Polski i główną patronką naszego kraju. Dziękujemy dziś Bogu za to, że dał nam Maryję, która króluje nad naszą Ojczyzną. Serdecznie witam wszystkich obecnych, witam pana posła, witam wszystkich samorządowców, witam serdecznie służby mundurowe, witam na tej mszy świętej wszystkie poczty sztandarowe i wszystkich, którzy zgromadzili się na tej mszy świętej, którym droga jest ojczyzna i chcą się za nią modlić. Witam w przededniu świętego Floriana wszystkich strażaków, którzy przyszli tu, by wzywać pomocy też tego, który od tylu lat, tylu wieków patronuje tym ludziom, którzy bronią innych, wypełniając na co dzień przykazanie miłości Boga i bliźniego. Tą mszę świętą kierujemy za naszą ojczyznę. Niech Maria, Królowa Polski, wyprasza potrzebne łaski naszemu narodowi, szczególnie w tych trudnych czasach, bo czasy nie są łatwe. Przed chwilą była piękna w Domu Kultury właśnie uroczystość, gdzie można było sobie porównać tamte czasy z tym. Prawie nic się nie zmieniło. Czy tacy muszą być Polacy? Dlatego przepraszajmy Boga, abyśmy naprawdę czuli się zawsze Polakami. Drodzy czciciele Matki Bożej Królowej Polski, wszyscy zgromadzeni na tej mszy świętej. W szczególny sposób witam też jeszcze kombatantów, bo tak przed moimi oczyma są, a ja nie widzę. Zostało ich dwóch, ale witam też niezłomnego żołnierza, który stoi tam, żołnierza z tych żołnierzy wyklętych. Cieszę się, że jest przedstawiciel jeszcze tamtych lat i świadek tamtych czasów. Moi drodzy, dzisiejsza uroczystość łączy dwa wydarzenia historyczne. Obwołanie Marii Królową Polski przez króla Jana Kazimierza podczas ślubów złożonych we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i uchwalenie Konstytucji 3 maja. Okoliczności pierwszego wydarzenia były tragiczne. Wojska szwedzkie okupowały Polskę. Do tragedii potopu doprowadziła zdrada książąt i większości polskiej szlachty.
została jedynie Jasna Góra i dowodzący obroną na Jasnej Górze ojciec Augustyn Kordecki, który stąd, z Pińczowa, jako przeor przybył na Jasną Górę. Widocznie taki był palec Boży. Ratunek dla Polski i nadzieja i potęga. Na ratunek przychodzą patrioci zgromadzeni na Sejmie Czteroletnim, którzy 228 lat temu uchwalili Konstytucję 3 maja. Zdrajcy sprzedali Rosji Matkę Ojczyznę. Polska znikła z mapy Europy. Dziś należy o tym pamiętać. Po wielu latach dziękujemy wam, rodacy, którzy zostaliście wierni ojczyźnie. Dziękujemy wam, chłopi, którzy chlebem wyrosłem na polskiej ziemi, karmiliście swoją miłość do ojczyzny, a ziemię przekazywaliście synom i córkom. Dziękujemy wam, powstańcy. Powiedzieliście światu, że niepodległe serce Polski żyje i pulsuje. Dziękujemy wam, katorżnicy i banici. Przychodzimy na wasze groby porozrzucane po całym świecie. Postanawiamy trwać przy Polsce XXI wieku. Bo Polska jest naszą ojczyzną, miejscem wzrastania polskich dzieci, miejscem mogił rodziców, bohaterów i powracających po śmierci na spoczynek, nawet po kilkudziesięciu latach. Dziękujemy wam, nauczyciele, nie tylko wiejscy. Z polskim alfabetem otwieraliście bramę do wolności, do godności narodowej, do dumy z naszej przeszłości, bo było w Polsce z czego się chlubić. Nie pytaliście za ile, ale mieliście polskie serca i ojczyzna była dla was droga. Dziękujemy wam, kapłani i zakonnicy, gdy zmuszano Polaków mówić po niemiecku w kościołach i klasztorach, była Polska. Gdy rusyfikowano, prześladowano Polaków za katolicyzm w kościołach i klasztorach, właśnie wszyscy się tam gromadzili, by szukać tego, co polskie. Pisarz i poeta, kompozytor żyje w swoich wierszach, w prozie, w niezapomnianych melodiach. Przyszli kolejni okupanci, podpalili ojczysty dom. Niemcy pobudowali krematoria i zamknęli braci naszych w obozach koncentracyjnych. Rosjanie przygotowali dla polskich oficerów Sybir, Katyń i strzał w tym głowie. Dziś, w rocznicę ogłoszenia Królestwa Marii, należy o tym pamiętać. Powtórzyła się historia zdrajców z czasów zaborów. Władze przejęli przefarbowani Rosjanie na biało-czerwono. Wojsko, policję, tajne służby przejęli polsko-żydowscy komuniści. Reszta ocalałej polskiej inteligencji skazana została na zagładę. Rozpoczął się proces sowietyzacji. Znamy do dziś kolaborantów sowieckich. Jedynie serce zadaje pytanie, co oni dotychczas robią w polskim parlamencie. Czy niebo pozostało głuche na cierpienie uwięzionych,
kardynałem Wyszyńskim na cierpienie uwięzionego naszego biskupa Czesława Kaczmarka i tylu kapłanów na zmęczone nogi pielgrzymów, wyrzeczenia, składane śluby, przebłagania, płacz wierzącego narodu. Czy niebo pozostało głuche? Nie. Na ratunek zniewolonej od pół wieku ojczyźnie Bóg posłał świętego Jana Pawła II. Przyszedł do braci Polaków z Ewangelią i modlitwą. Bez wojska. Tak jak święty Wojciech na Pomorzu wskrzesił ducha wiary i solidarności. Pan wysłuchał modlitwy arcykapłana oddanego całkowicie Maryi i wrócił wolność narodową środkowej Europie. Runęła potęga militarna stojąca na straży kłamliwej ideologii. Pozostały tylko głębokie rany. W dniu Twego święta prosimy, Królowo Polski, natchnij Polaków, by wyruszyli bronić ojczyzny. Dlaczego tak mówisz? Nic nam przecież nie zagraża. A jednak wzywam braci Polaków, stańmy do obrony pamięci przeszłości ojczyzny. Granice nasze wtargnął wróg Polski, wróg pamięci narodowej. Nie możemy tkwić przeszłości, mówią jego zwolennicy zgrupowani w redakcjach prasy polskojęzycznej. Należy zabić patriotyczne wzloty przeszłości. To nacjonalizm, to polskofobia, to pomachiwanie szabelką. Nie trzymajmy się starych symboli. Po co symbole? Ważna jest teraźniejszość i przyszłość. Przed nami Europa. Maryjo, nie dopuść, abyśmy stracili pamięć przeszłości. Narody bez korzeni giną. A prezydent Putin przywrócił kiedyś radziecki hymn narodowy i order bohatera pracy. W dniu święta Królowej Polski wzywam braci Polaków, stańmy do obrony wartości. Tysiąc lat wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich. W nich zrodziła się nasza kultura, której nie wstydzimy się, i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca i żebraka. 10 przykazań stało na straży porządku i ładu w rządzie, w gminie i w rodzinie. Swoje miejsce miał Bóg. Swoje miejsce miał Kościół, życie ludzkie, prawda i sprawiedliwość. Wolność, ojczyzna i rodzina. Księdza Piotra Skargi słuchał król, senatorowie, szlachta i chłopi. Ważne, co głosił, a nie kto głosił. Przeciwnik wartości mówi, nie ma wartości stałej, nie ma wartości absolutnych. Człowiek jest twórcą wartości. Norm. Demokracja kreuje prawdę, ustanawia normy moralne. Demokracja krymska wyznaczała międzynarodowy ład. Należy pokruszyć fundamenty starej Europy. Należy to zniszczyć w przestrzeni naszego życia społecznego. Ważne są symbole. Ważne są pomniki, które świadczą o naszej historii, o jej bohaterach. Napisy na płytach oddają chwałę żołnierzom Wojska Polskiego, walczącym w kampanii wrześniowej oraz żołnierzom armii biorącym udział w wyzwoleniu ziemi polskiej. Przypominam, że Armia Czerwona to armia Związku Sowieckiego, komunistycznego, wrogiego Polsce, totalitarnego, bolszewickiego państwa.
która 17 września 1939 roku uderzyła na Polskę, dokonując wspólnie z Niemcami czwartego rozbioru kraju. Ta sama armia, której naczelny wtedy wódz Stalin wydał rozkaz deportowania i wywózki na Syberię ponad 1,5 miliona Polaków. W 1940 roku w Katyniu i w innych obozach zamordowano ponad 22 tysiące polskich oficerów. Ta sama armia, która w czasie powstania warszawskiego, gdy giły się setki tysięcy warszawiaków, gdy ginęły, stała bezczynnie nad Wisłą i nie kiwnęła nawet palcem, by pomóc powstańcom. To wreszcie ta sama armia, która wyzwalając nasze ziemię, znana była z wyjątkowego barbarzyństwa. Wprawdzie wysłoniła Polskę spod okupacji niemieckiej, ale tylko po to, aby siłą nam narzucić komunizm i uzależnić nasz kraj od Sowieckiego Związku. Tej właśnie armii zawdzięczamy w cudzysłowie 50 lat komunizmu. Wszystko, co złe, co się z tym wiąże. Moi drodzy, w Dniu Święta Królowej Polski wzywam braci rodaków, was i wszystkich, którzy są za granicą. Wyruszmy bronić prawdy. Nie ma dwóch praw telewizyjnych. Telewizji TVN i telewizji TVN. Nie ma dwóch prawd o małżeństwie i rodzinie. Nie ma dwóch prawd o Smoleńsku. Prawda jest jedna. Poglądy są różne. Prawda wymaga dialogu, pokory, służby, cierpliwości, czasu, wyrzeczenia jednej twarzy. Prawda nie ma nic wspólnego z partyjniactwem, z nienawiścią, z brakiem tolerancji. Silniejszy, bogaty, głośno krzyczący, dysponujący władzą medialną czy czołgami nie ma patentu na prawdę. To przerabialiśmy tak niedawno, idąc na odsiecz prawdzie. Bronimy suwerenności ojczyzny. Autostrady można zbudować w następnych latach. Można otworzyć likwidowane nawet szkoły. Można reprodukować nowe stada bydła. Trudno jest odrodzić zamarłą miłość ojczyzny, wskrzesić zabite wartości. Przyzywając świętość Jana Pawła II, męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszy, mądry patrioty i mądrość sługi Bożego prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, przed Tobą, Maryjo, deklarujemy. Nie możemy zdradzić Boga. Nie możemy zdradzić prawdy. Nie możemy zdradzić życia człowieka. Dekalogu ojczyzny za żadną sumę euro to już nie będzie Polska. Dziś należy o tym pamiętać, bo na zachodniej granicy stoi potęga ekonomiczna i finansowa, a dzieci Polaków urodzone z matek niemieckich nie można uczyć języka polskiego. Dziś należy o tym pamiętać, że za wschodnią granicą są ogromne zasoby bogactw, całe dziedzictwo, które nadaje Polsce. Mario, Królowo Polski, przyjmij modlitwę za ukochaną naszą ojczyznę.